Marta Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest wójt gminy Haszlach, Grzegorz Sikorski. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie wójcie, nowy rok, nowe możliwości, budżet, nowe inwestycje i właśnie o tych inwestycjach będziemy dziś rozmawiać. Jaki to będzie rok dla gminy Haszlach? Tak jednym zdaniem, jakby Pan miał powiedzieć. Czy kiedyś mój profesor od makroekonomii mówił, że inwestycje są lokomotywą rozwoju, więc chcemy taką lokomotywę włączyć w gminie Haszlach. Panie wójcie, w zeszłym roku, jak Pan omawiał budżet na rok 2018, mówił Pan, że to jest budżet odważny, ambitny, realistyczny i nastawiony na inwestycje. Jak w tym roku? Podobnie? Podobnie, a nawet może bardziej ambitnie. Jeżeli chodzi o 2018, to krótkie podsumowanie. To był budżet, gdzie inwestycje osiągnęły rekordową kwotę ponad 8,5 miliona złotych. Mimo rekordowych inwestycji, rok zakończyliśmy na lekkim plusie, prawie 300 tysięcy złotych, taką nadwyżką dysponujemy. Jeżeli chodzi o ten rok, jest to rok kontynuacji tych dużych inwestycji, które rozpoczęliśmy w roku 2018, ale przygotowujemy już plan na całą kadencję wspólnie z radnymi. No to może trochę liczb. Ja tutaj zerkam do uchwały budżetowej na ten rok 2019. Dochody budżetu blisko 48 milionów złotych, wydatki ponad 53 miliony złotych. Jakby Pan się mógł ustosunkować do tych kwot, ale przede wszystkim, czy uda się Wam utrzymać ten poziom jednej z najmniej zadłużonych gmin w Polsce? Bo to jest ważne i tym się warto chwalić. Budżet jest sporządzany, mimo że jest on ambitny, to jest on bardzo ostrożny. Zakładamy tutaj co prawda deficyt. W zeszłym roku również ten deficyt był zakładany na poziomie około 5 milionów złotych, natomiast w wyniku podejmowanych przez nas działań zakończyliśmy rok na niewielkiej nadwyżce i myślę, że to pozwoli nam utrzymać miano gminy, która jest najmniej zadłużona. Jest to spowodowane po części tym, że przy naszych inwestycjach wspieramy się w znaczącym stopniu środkami zewnętrznymi. Tak. I to też warto tutaj podkreślić, że sporo tych środków zewnętrznych. To znaczy tak, w tym roku, jeżeli wszystko się uda, to wartość pozyskanych środków zewnętrznych osiągnie czy przekroczy poziom podatków, jakie ściągamy od naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Oczywiście nie wliczamy w to podatku PIT. Czyli cały czas jakby tutaj staracie się te środki pozyskiwać, idziecie w tym kierunku, póki jeszcze są. Znaczy póki są, tak. Chcemy te nadarzające się okazje wykorzystać, inwestycje, które mają szansę, które są konieczne, które mają szansę na jakiekolwiek zewnętrzne źródło finansowania, staramy się realizować w pierwszej kolejności. Panie wójcie, najważniejsza inwestycja tego roku, 2019. Czyli myślę, że w tym budżecie, w tym budżecie jest wiele takich inwestycji. Myślę, że każdy mieszkaniec w tym budżecie znajdzie coś dla siebie. Wiele ludzi oczekiwało remontu budynku szkoły podstawowej w Haszlachu i wiele wskazuje na to, że uda nam się tą inwestycję zrealizować w najbliższych 2 latach. Z tą inwestycją będziemy ruszali w maju tego roku. Przeznaczymy tam prawie 3 miliony złotych, czyli generalnie termomodernizujemy ten budynek, fasadę budynku przywrócimy do pierwotnego wyglądu, czyli z roku około 1900, wtedy kiedy on powstał. Zaadoptujemy poddasze na cale użytkowe, tak żeby zwiększyć powierzchnie dydaktyczne, no oraz przebudujemy pomieszczenia przedszkola. To jak już Pan tutaj wspomniał, to może zacznijmy teraz od tej oświaty, bo też sporo pieniędzy właśnie na oświatę pójdzie. Znaczy tak, no myślę, że to jest cecha wielu samorządów, że wydatki na oświatę są wydatkami największymi. W naszym przypadku jest to prawie 20 milionów złotych przy subwencji oświatowej na poziomie niecałych 10 milionów, to pokazuje, że drugie tyle musimy dołożyć sami, ale po prostu chcemy inwestować w naszą młodzież, w nasze dzieci, bo ta inwestycja w przyszłości się na pewno spłaci.
Drogi, panie wójcie, drogi to taki temat, który zawsze interesuje mieszkańców. Remonty, przebudowy, sporo pieniędzy przeznaczacie. W tym roku ponad 3 miliony złotych. Ponad 3 miliony złotych. Każdego roku staramy się tą pulę zwiększać i to się nam, myślę, udaje. Pomimo tego potrzeby są tutaj o wiele większe. Co sobie zdaję z tego sprawę. Mamy w gminie ponad 130 km dróg, którymi zarządzamy, które musimy utrzymać, więc nawet podwojenie tej kwoty, o której Pani mówi, nie spowodowałoby, że jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby w tym temacie. Natomiast faktycznie staramy się, żeby co roku ta pula, którą przeznaczamy na drogi, była większa i w tym roku przystępujemy do realizacji kilku kluczowych inwestycji. Mam na myśli tutaj ulicę Gdańską w Pogwizdowie, gdzie pozyskaliśmy zewnętrzne dofinansowanie. Cała ta inwestycja będzie kosztowała ponad 2 200 000 zł. W tym roku również zakończymy przebudowę ulicy Rudowskiej. Póki co to była nasza największa inwestycja drogowa. Oraz będziemy przymierzali się do ulicy Sośnie w Kończycach Wielkich, ulicy Zagrodowej w Haszlachu i tworzymy już zręby programu, czyli wyznaczamy drogi, które będą realizowane w kolejnych latach, tak żeby mieszkańcy byli poinformowani, kiedy ich postulaty, w jakim horyzoncie czasowym będą spełnione. Współpraca z powiatem cały czas trwa w najlepsze. Jak w tym roku? Jakie tutaj wspólne inwestycje i działania? Czy ja się bardzo cieszę, że tutaj współpraca z powiatem układa się bardzo dobrze. Z nowym panem starostą utrzymaliśmy dotychczasowe postanowienia, jakie były podjęte pomiędzy gminą Haszlach a starostwem. W tym roku chcemy przebudować ulicę Cieszyńską w Pogwizdowie, czyli dokończyć brakujący chodnik oraz aby znalazła się nowa nawierzchnia asfaltowa od granicy Cieszyna aż do Jaru, niedaleko Domu Macierzy. Ile pieniędzy na to Wy przeznaczacie? Jaki jest Wasz wkład? To znaczy, póki co opracowujemy dokumentację w tym temacie. Jeżeli powstanie dokumentacja, wtedy poznamy dokładne kosztorysy. To drogi, kanalizacja. Jak tutaj sytuacja wygląda? Też są środki? Kończymy w tym roku ogromne przedsięwzięcie kanalizacyjne na ulicy Rudowskiej, Akacjowej oraz Sadowej. Mam nadzieję, że nie będzie tu już dodatkowych przeszkód i w tym roku wszyscy mieszkańcy zostaną podłączeni. Zwróciłam uwagę na inwestycje, zagospodarowanie terenu wokół dawnego Spichlerza w gminie Haszlach. Tutaj sporo pieniędzy przeznaczacie na ten cel. O co chodzi? Sporo pieniędzy tutaj przeznaczamy, natomiast podkreślić należy fakt, iż 85% to są środki europejskie, które przepływają przez nasz budżet i nie możemy ich przeznaczyć na nic innego. Ale to się już dzieje, ta inwestycja się już dzieje, jest ona dość mocno zaawansowana i do końca tego roku powinna ona być zrealizowana. O co chodzi? No chodzi o to, żeby pokazać bogactwo fauny i flory naszego regionu, żeby pokazać, że gmina Haszlach też jest atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej Śląska Cieszyńskiego, więc mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli tutaj wypracować dość mocną markę gminy Haszlach. No, a jak to wygląda na chwilę obecną? Co tam się dzieje? Jakie prace teraz są wykonywane, czy będą? Znaczy już została wykonana niwelacja terenu w środku. Cały budynek został wzmocniony, zostały wylane nowe stropy, szyb windowy już jest zamontowany. Więc tutaj prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. OSP, jednostki OSP też otrzymają pieniądze. Na jakie cele? Jak tutaj sytuacja wygląda? Na co mogą liczyć? Zgodnie z przyjętą zasadą staramy się modernizować nasze jednostki OSP i w ciągu 4 ostatnich lat wydaliśmy prawie 2,5 miliona złotych na ich modernizację. W tym roku zrealizowaliśmy zaległą inwestycję z roku 2018, czyli wreszcie przyjechał nowy wóz bojowy do jednostki OSP Pogwizdów.
W tym roku myślę, że będziemy już dysponowali dokumentacją techniczną na remizę dla OSP Haszlach. Wtedy będziemy się zastanawiali, skąd zdobyć środki finansowe, żeby ten budynek wybudować. Tutaj mam przyrzeczenie druhów, że walnie się do tego przyczynią, więc póki coś trzeba być dobrej myśli, że ten poziom finansowania jednostek utrzymamy. W budżecie też się pojawiło takie zadanie 4 wieże. Znaczy tak. Tutaj gmina... Podania i legendy. Znaczy tak, tutaj gmina Haszlach aktywnie próbuje wykorzystać środki transgraniczne. To w nawiązaniu do OSP, że jeszcze przerwę. Tak. W ramach tego projektu chcemy przebudować budynek, gdzie znajduje się remiza OSP w Zamarskach. Wniosek już jest po ocenie formalnej przeszedł, ocenę formalną, teraz jest w trakcie oceny merytorycznej. I poznamy jej wyniki. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to budynek w centrum Zamarsk zostanie generalnie przebudowany i uzyska nową funkcjonalność, tak żeby cieszył mieszkańców i na wzór domu przewodnika również stanowił mocny punkt w promocji naszej gminy. Co w Zamarskach? Bo tutaj też jakieś tam zadania związane z parkiem rekreacyjno-sportowym. Też coś w tym kierunku się dzieje. W ramach projektów transgranicznych pozyskaliśmy grant na wybudowanie małego amfiteatru w sercu Zamorskiego Parku. Ta inwestycja się dzieje. Ma być gotowa do maja tego roku, więc myślę, że już w czerwcu, kiedy będzie się działo święto dziedziny, wszyscy będą mogli podziwiać ten obiekt i sprawdzić jego funkcjonalność i przydatność. Będzie jaśniej w gminie Haszlach, panie wójcie? Będzie jaśniej. Niedawno rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę ponad 50 punktów świetlnych w naszej gminie. Zostaną one zrealizowane do trzeciego kwartału tego roku. Inwestycja opiewa na prawie 400 tysięcy złotych. Też sporo pieniędzy przeznaczacie na dotację celową dla biblioteki. Tutaj biblioteka realizuje dużą inwestycję przebudowy Domu Ludowego w Haszlachu. I ta dotacja służy na sfinansowaniu tej inwestycji. Na koniec, panie wójcie, chciałam zapytać o pałac w Kończycach Wielkich. Gmina walczy o ten zabytek, no aby nie niszczał. Czyli jakby cały czas trzymacie rękę na pulsie i nie odpuszczacie tutaj. Znaczy trzymamy rękę na pulsie, ponieważ nam, czy to w powiecie cieszyńskim, czy w kraju, mamy wiele przykładów, kiedy zabytki zniszczały. I nikt nie reagował, tak? I dopiero jak doszło do całkowitego zniszczenia, no to szukano winnych. No tutaj chcemy temu takiej sytuacji zapobiec i podjęliśmy określone czynności. Każda osoba, która nabywa zabytek, no to wie, po co go nabywa, jakie wiążą się prawa i obowiązki z tym obiektem, więc myślę, że aktualni właściciele mają tego świadomość ciążących na nich praw. Teraz chcemy od nich pewne rzeczy wyegzekwować. Ja tutaj nie chcę, żeby tam stanął już jutro jakiś hotel luksusowy. Generalnie chodzi mi o to, żeby zabezpieczyć ten obiekt przed niszczeniem. Żeby wykonano pewne czynności, które zapobiegną, żeby ten budynek już nie popadał dalej w ruinę. No mógłby przyciągać turystów, to znowu fajna atrakcja turystyczna. Pani redaktor, jest to jedyne miejsce w naszej gminie, to nie jest moja opinia, które ma ogromny potencjał turystyczny. Każda osoba, która tutaj przyjedzie, jest zauroczona tym terenem, tym obiektem, tą historią dobrej pani z Kończyc Wielkich. My wokół tego pałacu, jako Urząd Gminy, zrobiliśmy ogrom pracy. Na powrót przywróciliśmy pamięć o dobrej pani z Kończyc Wielkich. Stworzyliśmy ścieżkę zdrowia. Myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Czekamy na rozstrzygnięcie znów kolejnego konkursu mikroprojektów, gdzie będziemy chcieli ufundować ławkę z pomnikiem hrabiny. Parafia Kończycka będzie chciała wyremontować kaplicę Opatrzności Bożej, czyli obiekt bezpośrednio znajdujący się w sąsiedztwie pałacu. Mamy plany na rewitalizację kończyckich dębów, więc te nasze działania wokół pałacu się dzieją, powodują wzrost atrakcyjności tego rejonu, tylko brakuje tej kropki nad i, czyli
stanowczych działań właścicieli, żeby ten obiekt nie niszczał i żeby mu przywrócić pierwotną funkcję. No tutaj myślę, że powinni się skontaktować z konserwatorem. Myślę, że to uczynili, że wiedzą, co w tym obiekcie można zrobić. Obiekt ma na pewno duży potencjał. Myślę, że konserwator do końca nie będzie też utrudniał modernizację tego budynku, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby ten obiekt żył i był wizytówką tego regionu. No planów sporo, aby to wszystko udało się zrealizować. Ja bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był wójt gminy Harzlach Grzegorz Sikorski.